Oj, wersze, mi wersze, mi zeleni wersze, już mi tak nie bude, już mi tak nie bude, jak mi było pierwsze, bo pierwsze mi było. Bardzo dobry mi był, від своєї мамички, від своєї мамички не ходити було, не ходити було, горами, лісами не любити було, не любити було з чорними очами. Я ж тут і вродила. Мой отець організував школи не тільки в Зендранові, а й в Теляві, і в других, значить, всіх. Ну, і сам працював 30 лет, около 30 лет, і мамуся теж була навчителькою. Коли прийшли вони перший раз тут до тієї Зендранови, і мамуся мовила, що ми будемо тут робити? Що ні млека, ні, ну як ми будемо жити, з чого ми будемо жити? І пішла вона по вісці, щоб купити млека. А давні тут носили такі запаски, з пшоду такого фартушки, а там далі складані запаски. І та кобіта б'єже тен подол і цеді млеко через... Так, вони були бідні, тут багатих людей було дуже мало. Мешкали тільки лемки, які себе називали русінами. Опроч того були циганські родини, ціла осідлі циганське було, то були гудаки, музика була завжди, так? І три родини жидовські. Три родини – Зельман, Іцко, а третій навіть не знаю, як ще називає. Вот. І Зельман був тут. Дуже спокійні, дуже таці були. І ніколи жодних таких не було, між ними не було стисків. Цигані у нас не крадли. Можна було тримати відверті двері, і ніколи вам ніхто нічого не украд. Так. Witamy serdecznie, panie ministrze, chlebem i solą, starym lemkowskim, słowiańskim zwyczajem. I cieszymy się, że pan zawitał do nas, chociaż pierwszy raz. Nie pierwszy raz się widzimy. Nie pierwszy raz, widzieliśmy się już na różnych naradach, konferencjach. Ja tu byłem, ale 25 lat temu, wie pan, ogromnie się cieszę. Jako młody ratownik, a teraz jestem w innej roli. Dziękuję panu za to, że pan tu trwa i za to wszystko, co pan zrobił. W imieniu rządu Rzeczpospolitej. Dziękuję za waszą pomoc, bo gdyby nie wasza pomoc w ostatnich latach, to by tego już nie było. Witamy pana wojewodę, również jak przedstawiciela władz wojewódzkich. I żeby nam się, jak to się mówi, najlepiej wiodło, żeby była pomoc dla nas, a będziemy zawsze wdzięczni, bo my, skromny lud, chcemy chronić tylko swojej kultury. Pan to rozumie. Dziękuję bardzo. Opieka i pomoc będzie. Pieniędzy nie gwarantuję. Kapela jest, żeby zagrała dla naszych gości? Gdzie kapela? Ślicznie chodzili ubrani. Jak na przykład była Rusalia taka, teraz my to święto, to oni byli w zielonych zapaskach, zielonych tych i białych. No takie wysokie, żeby były śliczne wyszywki jakieś, to tylko tutaj wyszywali i tutaj wyszywali. A jak tam wyszywają Huculi, czy tam na Ukrainie, tak nie wyszywali. Oni uważali się za Rusinów, no Rusini. I na przykład dawniej nie było tej nazwy Ukraińcy, a była nazwa Rusiny. На папіжі були греко-католицькі, але в огляді вони православні. Для того, що
Wszyscy Rusini to prawosławni. Uczyli się w dwóch językach. Po polsku uczyli się i po lemkowsku. To był taki, no to szła taka polityczna trochę walka, dlaczego po dialekcie. A już później nie brali w ogóle nauczycieli, którzy nie byli Polakami. Tutaj szła pełna polonizacja tych wszystkich wsi. Pełna polonizacja. Mój ojciec nie zajmował się, oprócz tej, że on uczył tych ludzi, niczym, żadną polityką się nie zajmował. I jak tylko w 1939 przyszli Niemcy, oni dali władzę Ukraińcom. To był okres polityki, tak. No, ukrainizacji. No, takiej ukrainizacji, nie takiej spokojnej, rozumnej, żeby to było do jedności. A to było tak, ci ludzie stamtąd uciekali i tutaj za powidło, za cukier, to już nic nie było w czasie wojny, kupowali ludzi. Dunaju, Dunaju, by z Zawoda w domi nie powiedził czatko, nie powiedził czatko, że ja bym przy Jak to się zdarzyło, że te budynki uratowane? Kiedy przyszło wojsko wysiedlać nas do, na wschód w 1945 roku jesienią, więc uratowaliśmy się tylko dlatego, że mój ojciec miał zabierać nas do Kanady. I już dokumenty były przygotowywane przed wojną w 1939 roku. Na wschód uratowaliśmy się. Jak było wysiedlenie, tymi dokumentami. Chociaż większość mieszkańców, większość rodzin musiało jechać. Wyjechało ze wsi na 180 rodzin, 120 rodzin wygnanych siłą wojskową. Więc dopiero w 1947 roku akcja Wisła, ta straszna akcja Wisła, która nas już do końca zniszczyła, nie było ratunku. Przyszło wojsko wychodzić i nie było dyskusji. Ale pisarz, mój pradziadek, miał 80 lat i kiedy żołnierze go wyprowadzili tu na podwórze i kazali ubierać się i wychodzić, to on powiedział, proszę mnie tu zastrzelić, ale ja stąd nie pójdę. No żołnierze, taka twoja mać, jak zwykle, wojsko w tym czasie troszkę frontowe, troszkę inne, postawiło na swoim, że wsadzą dziadka na wóz i zawierą. Jeden żołnierz nawet uderzył go, tam gdzieś troszkę krwi. Ale szedł drogą oficer, a więc dziadek mówi tak, panie oficerze, proszę mnie tu zastrzelić, bo mnie tu żołnierze wyganiają, ja nie pójdę stąd. Ja się tu urodziłem, ja tu żyłem od dzieciństwa i ja tu chcę umierać. No on tu popatrzył i wtedy pradziadek mówi, no proszę, i jeszcze mnie biją. A oficer spytał tak, kto uderzył, kto bił? Żołnierz zgłosił się, stał na baczność i mówi, ja. Kto zezwolił? Wyskoczył z konia i jak machnie tego żołnierza. No, przewrócił się żołnierz i mówi, zaprowadzić pod sąd, zaprowadzić do sztabu, zaprowadzić pod sąd. I co dalej było, już nie wiemy. Jak tam było, to już nie wiemy, ale dziadek wyciąga medal, jaki mu dała władza, czy raczej przedwojenna władza, jakiś medal za zasługi dla pisarza. Wyciąga, panie oficerze, ja tu mam medal za zasługi, ja nigdy dla państwa polskiego nic złego nie zrobiłem. Ja tu żadnych ani band nie tworzyłem, ani nie widziałem, ani żadnych banderowców, ja tutaj nie wiem, gdzie są. Mówię, a mnie niby mówią, że wyganiać i ukraińcują mnie.
No więc proszę mnie tu zostawić, bo ja nikomu krzywdy tu nie zrobił. Oficer powiedział, zostaje dziadek. I zawiadomienie pójdzie do powiatu, dziadek zostajesz. I tak został. I wtedy ja miałem gdzie wrócić. I dlatego też dziadek tu mieszkał, bo inaczej by albo rozebrane budynki były, albo osadnicza rodzina by zajęła i już by nie można było gdzie wracać. Ważne miejsce w muzeum zajmują zbiory pochodzące z czasów wojny. Bo tu rozegrała się chyba jedna z największych i z najkrwawszych bitw górskich w ostatniej II wojnie światowej. Na przełęczy Dukielskiej, jak podaje historia i czechosłowacka, i sowiecka, zginęło 96 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej, jak wtedy nazywano, i 6,5 tysiąca czechosłowackiego korpusu. Była to straszna bitwa o przełęcz Dukielską. Sądzę, że strategia wojenna to na swój sposób ocenia. Ja tylko pamiętam, jak tych żołnierzy już po bitwach chowaliśmy, grzebaliśmy do ziemi po to, żeby nie było epidemii. I do dzisiaj wielu z nich leży nie od grzebanych, nie ekshumowanych. Podobno zbudowałeś prywatny pomnik. Czy to można nazwać prywatnym? Pomnik dla mnie nie trzeba, bo to dla mnie byłby chyba prywatny. Myśmy postawili pomnik dla poległych żołnierzy właśnie na tej ziemi. I nie ja sam. Wyszła inicjatywa i wnioski od byłych żołnierzy Lemków, Rosinów i Polaków. W każdym razie upamiętniliśmy tych żołnierzy, co zginęli tutaj, a że został zniszczony, to była jednak tragedia. Dostała rozkaz jednostka w Dębicy i przyjechali zniszczyć pomnik. Jeździli tutaj co dzień prawie. Przez 2 miesiące nie dali mi żyć. W każdym razie pomnik został 1 grudnia 1976 roku za gierkowskich czasów dla nas Lemków bardzo trudnych, bo była to polityka, można powiedzieć, socjalnacjonal. Niby pretekst był, że nie wypałem. A rzeczywiście nie wypałem było to, że na tablicach podpisali się Lemkowie. A Lemków w tym czasie nie było. Była polityka polskiej jednonarodowościowej. 2 lata temu z dębickiej jednostki, czyli z warszawskiego okręgu, przyjechała delegacja samych wyższych oficerów i przeprosili mnie. Przeprosili mnie za to wydarzenie, co zrobili ich koledzy. Z Zynranowej było 3 rodziny żydowskie i 4 rodziny cyganów. Potem było ich więcej, prawda? Ale tak liczymy ogólnie większe rodziny. I wszystkie rodziny, 3 żydowskie rodziny zostały w czasie okupacji przez władze hitlerowskie zniszczone. Pan Oliner jako mój rówieśnik cudem uratował swoje życie w jednej rodzinie polskiej,
Jest tutaj właśnie przedstawiciel tej rodziny, który też przyjechał i dzięki temu mógł przeżyć. Dzięki temu stał się profesorem daleko w świecie, na obczyźnie, bo tak można powiedzieć. I dzięki temu, że uratował swoje życie, jest wśród nas. Witaj, Samuel, doma, bo wy jesteś doma. Tu, w niewielkiej wiosce Zynranowa, niespełna 40 dymów, niespełna 40 gospodarstw, ale wiosce od wieków wielokulturowych. I otóż w tej wiosce działa pan Fedor Gocz, który od 20 paru lat tworzy tu Muzeum Kultury, kultury tej ziemi, nie dzieląc na łemkowską, polską, żydowską, prawosławną, katolicką, unicką. Abyśmy pamiętali, że Rzeczpospolita zawsze była państwem wielonarodowościowym, wielowyznaniowym. Wszyscy tu możemy się czuć u siebie. A czyjaż to chyża stoi kry doleni, czyjeż to dziewczatko szyje na maszyni, czyjeż to dziewczatko szyje na maszyni. Maszyna terkocze, a dziewczęta płacze, werny Rzesia, werny, my były kozacze, werny Rzesia, werny, my były kozacze. Jak my się lubili, rybko moja, rybko, teper się na tebe, posmotry ty, brytko, teper się na tebe, posmotry ty, brytko. Пане Калинич, от коли ви приїхали? Я приїхав з Закарпатської області, з України, з міста Хуста. Колись наш край належав до Чехословацької республіки, за Масаріка, ну, а після війни ми приєдналися до України. А тепер пленер ту на Підкарпаттю? Приїхали двоє нас, художників, попрацювали один тиждень. Цей музей, краєвиди цієї околиці. Почуття дуже добре, приємно, тому що, по-перше, тут живуть лемки, як називають їх тут зараз. Ну, а ми в Закарпатті – це русини. І то є один народ. Хоч уже є різниця в мові, бо тут є вплив сильний польської мови. У нас того нема, але в основному ми розуміємося повністю. Теодор, тацы єстечми поружнені між собою. Над нами працювано, щоб найперш був ціль винародовіч. Коли ми почали ще бронити перед тим, Więc po prostu widziano, że jakoś to trudno idzie tak szybko, więc trzeba ich skłócić. A więc ci, co określają się Ukraińcami, łatwo nastawić tych, co do świadomości tej nie dojrzeli i zatrzymali swoje stare określenie Rusini, Rusnacy. Ja jestem za tym, że jak się nazywasz Lemkiem, bądź Lemkiem. Jak się chcesz nazywać Rusnakiem czy Rusinem, bądź Rusinem. Chcesz nazywać się Ukraińcem, bądź Ukraińcem. Ale nie wrogujmy przeciw siebie. Łączy nas kultura, jedno, można powiedzieć, gniazdo naszego, można powiedzieć, naszego życia. I tutaj nie powinno być tej różnicy, a tu jakaś gra polityczna. Proszę sobie spojrzeć na nasze święto. Czy jest tu jakaś różnica kulturowa? Te same pieśni. Razem śpiewamy, razem się bawimy, gramy na skrzypcach, na basach, jak to łemkowie dawno grali.